Miejsce 21. Skoda Octavia. Jest dla Czechów powodem do dumy, bo generuje znaczną część PKB naszych południowych sąsiadów. Ile to było procent PKB? 8 czy 10? To jest czeskie dobro narodowe, które generuje takie dochody w Czechach, że Czesi dadzą się pokroić za ten samochód. I za każdym razem dobrze wychodzi. W Polsce mówimy na Skody, że to samochody z kurą na masce. Złośliwie i nie do końca prawdziwie, bo samochody bardzo dobre, przestronne i naprawdę z doświadczenia wiem, że robi się nimi setki tysięcy kilometrów. Nowa Octavia zaczęła przypominać nieco model Superb, a to oznacza odrobinę pazura w stylistyce. Mówiąc wprost, nowy model naprawdę może się podobać, a przy tym jest wybitnie dopracowany. Niektórzy dziwią się, że góra, czyli szefowie Volkswagena, pozwolili, żeby pod skrzydłami koncernu stworzyć tak konkurencyjny samochód. Już zmieniono grill, już zmieniono światła, już podcięto troszkę ten tyłek, zarówno w wersji sedan, jak i w wersji kombi, żeby troszkę tego pazura temu samochodowi nadać, bo tego chyba zwykle Octavii brakowało. Jeżeli decydujemy się na ten samochód, decydujemy się na taką totalną motoryzacyjną unifikację, czyli będę jednym z miliona i mam to w nosie, w ogóle mi to nie przeszkadza. Dzisiaj być może z tą nową odmianą Octavii świat tego samochodu stanie się troszkę inny. Na pokładzie mogą znaleźć się reflektory LED Matrix, które działają inteligentnie i nie oślepiają innych, nawet jeśli jedziemy na długich. Ciekawostką jest system, który podczas wysiadania ostrzeże nas przed nadjeżdżającym samochodem albo rowerzystą. Wszyscy u nas w TVN-ie jeżdżą Skodami w kombi. Obserwuję ich od 4 lat. No i kurczę, żadna Skoda nie chce się zepsuć, a co? Te auta dostają za łomot. Oczywiście niech tego nie oglądają panowie z transportu, to się w głowie nie mieści. O Octavii można powiedzieć jedno. Samochód idioto, hamoodporny, który naprawdę jest bardzo ciężko zniszczyć, czyli taki wół roboczy. Pod maską nowa Octavia ma pełną gamę silników dla ludu, w tym oczywiście diesle. Bo mimo awantury, jaka wybuchła w kwestii silników wysokoprężnych, one potrafią być całkiem ekologiczne i z wielu rynków wcale nie zamierzają znikać.